Jedną kobietę 2 godziny nęką. To, że w Polsce jest bezpiecznie, jest wynikiem konsekwentnej polityki rządu, powiedział wiceminister obrony narodowej Michał Dworczyk. Zaznaczył, że liczy na to, że zamachy w Hiszpanii będą momentem refleksji dla urzędników europejskich, aby zweryfikowali politykę migracyjną. Wiceminister Michał Dworczyk przypomniał też, że stanowisko Polski w sprawie napływu nielegalnych imigrantów jest niezmienne. Rząd Prawa i Sprawiedliwości obecnie stoi na stanowisku i będzie nadal stał, niezależnie od działań polityków europejskich, niezależnie od działań Komisji Europejskiej, że podstawowym obowiązkiem rządu Rzeczpospolitej Polskiej jest dbanie o bezpieczeństwo obywateli, jest dbanie o bezpieczeństwo Polski. Granice mogą być szczelne, nasz kraj jest tego przykładem, zresztą inne kraje w Unii Europejskiej też byśmy mogli wskazać jako przykłady tego, że granice mogą być szczelne. Chodzi o pewną odpowiedzialność. Powtórzę również to, co zawsze podkreślamy przy tym, że problemy trzeba rozwiązywać w miejscach, w których one powstają. Nie jest żadnym pomysłem nieodpowiedzialne zapraszanie imigrantów do Unii Europejskiej osób, które nie są w stanie przejść weryfikacji. Wczoraj po południu kierowca furgonetki wjechał w tłum w centrum Barcelony, zabijając co najmniej 14 osób i raniąc ponad 100. Dziś nad ranem w nadmorskim kurorcie Cambrils grupa napastników wjechała samochodem w grupę ludzi, raniąc 7 osób. Policja zabiła 5 sprawców tego ataku. Według władz Katalonii oba zamachy są ze sobą powiązane. Kary bezwzględnego więzienia, zabezpieczenie i konfiskata majątku, przepadek przedsiębiorstwa. Prokuratorzy dostali wytyczne, jak prowadzić sprawy dotyczące wyłudzenia podatku VAT, informuje jeden z dzienników. Przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości mogą zarządzić sprawdzenie e-maili, nagrywanie rozmów telefonicznych, wstrzymanie transakcji i zablokowanie kont bankowych. Działania mają być szybkie i zdecydowane. Jak czytamy w oficjalnym komunikacie Prokuratury Krajowej, prokurator prowadzący sprawę podczas określenia wysokości wnioskowanej kary dla oskarżonego powinien określić stopnie karygodności czynu i winy sprawcy oraz celowość ubezskutecznienia korzyści osiągniętej wskutek popełnionej przez niego przestępstwa. Prokurator Arkadiusz Jaraszek z działu prasowego Prokuratury Krajowej informuje, że nie ma podstaw do obaw, że do odpowiedzialności karnej zostaną pociągnięte osoby wplątane w proceder oszustwa, które nie są tego świadome. To najważniejsze, prokuratorzy muszą się skupić na ustaleniu głównych sprawców przestępstwa, osób, które kierowały najczęściej grupą czy wieloma podmiotami, które dopuszczały się wyłudzeń VAT-u, a dodatkowo w swoich wytycznych prokurator generalny bardzo szczegółowo opisuje, jak należy traktować osoby, które przypadkowo, nieświadomie zostały wplątane w przestępczy proceder, bo na przykład były uczciwym przedsiębiorcą, który nie mając żadnej świadomości, tylko dokonywał obrotu towarem czy jakichś transakcji z grupą przestępczą i jak należy traktować te osoby. Przestępstwa związane z wyłudzeniami VAT-u są jednymi z najgroźniejszych, ponieważ uderzają w interesy finansowe państwa. W latach 2008-2015 budżet stracił na nich od 200 do nawet 250 miliardów złotych. Archidiecezja wrocławska włączy się w pomoc poszkodowanym w wyniku nawałnic. Apel metropolity wrocławskiego, księdza arcybiskupa Józefa Kupnego w tej sprawie został wysłany dziś do wszystkich parafii w archidiecezji. Nie możemy pozostać obojętni wobec bólu i cierpienia, jakie przeżywają nasi rodacy, pisze ksiądz arcybiskup i wzywa, by gest wsparcia wypływał z wiary w obecność Chrystusa w ludziach, którzy cierpią i potrzebują pomocy. O apelu, jaki metropolita wrocławski skierował do wiernych, poinformował naszą redakcję ksiądz dr Rafał Kowalski, rzecznik archidiecezji. Ksiądz arcybiskup przede wszystkim wzywa do modlitwy w intencji tych, którzy stracili swoich bliskich i stracili dorobek swojego życia, ale także prosi o to, aby w najbliższą niedzielę we wszystkich parafiach archidiecezji przeprowadzić do puszek zbiórkę pieniędzy na pomoc dla poszkodowanych. Te pieniądze mają zostać za pośrednictwem Caritas Polska przekazane tym, którzy tego najbardziej potrzebują. Ksiądz arcybiskup przypomina w tym liście, że jako Dolnoślązacy w 1997 roku odczuliśmy ogromną pomoc ze strony wszystkich Polaków, którzy wtedy współczuli nam tego, co doświadczyliśmy w związku z powodzią. I wtedy pomoc całej Polski płynęła do Wrocławia i tym bardziej powinniśmy zdawać sobie sprawę, że w takich momentach ważne jest poczucie bliskości, ważne jest poczucie solidarności. Nawałnice, które w ubiegłym tygodniu przeszły nad Polską, spowodowały liczne zniszczenia. Najbardziej ucierpieli mieszkańcy Pomorza i Kujaw. Silny wiatr uszkodził lub zerwał dachy z około 4000 budynków. Zniszczeniom uległo też 45 tysięcy hektarów lasów. Na skutek gwałtownych burz i wiatru śmierć poniosło 6 osób, a 54
zostały ranne. PKP Intercity uruchomi nowe połączenia na trasie Przemyśl-Kijów. Od 24 sierpnia pociągi będą jeździły przez Tarnopol i Winnicę. Ponadto skład z Chełma do Kowle pojedzie wydłużoną trasą do Zdołbunowa. Z tych połączeń będą mogli skorzystać m.in. pasażerowie z Warszawy, Wrocławia i Krakowa. A za obsługę składu pociągu odpowiadała będzie strona ukraińska. Rzecznik PKP Intercity Agnieszka Serbeńska zaznacza, że podróżni za niewygórowane stawki będą mogli wybrać się poza granice kraju. Bilety na połączenie będą dostępne w specjalnych cenach. Na przykład za podróż z Przemyśla do Lwowa pasażerowie zapłacą nieco ponad 5 euro, a do Kijowa niecałe 15 euro. Pociąg kursujący obecnie na trasie Przemyśl-Kijów cieszy się dużym zainteresowaniem podróżnych. Dlatego wraz z kolejami ukraińskimi zdecydowaliśmy się na uruchomienie kolejnego połączenia. Otwarcie połączenia nastąpi wspólnie z kolejami ukraińskimi. Pociąg wyruszy z Przemyśla o 13.07, do Kijowa dotrze o 23.10 czasu lokalnego. W drodze powrotnej ze stolicy Ukrainy skład wyruszy o 6.52 czasu lokalnego, w Przemyślu będzie o 15.05. Ponadto 3 września skład jadący z Kijowa w stronę Przemyśla będzie skomunikowany z pociągiem TLK Banach relacji Przemyśl-Kraków. Był to serwis informacyjny w Radiu Maryja. Drodzy młodzi słuchacze Radia Maryja i widzowie telewizji Trwam, zapraszamy Was na dzisiejszy odcinek programu Westerplatte Młodych. W naszym studiu gościć będziemy uczestników plenerowych Dni Młodzieży w Hartowcu. Koncerty, świadectwa znanych osób, modlitwa, dyskusje w grupach i wspólne spotkania pod olbrzymim namiotem to rzeczy charakteryzujące te rekolekcje.